Nie trzeba wyjechać ze Śląska, żeby coś dla niego zrobić. Jesteś przeciwieństwem tezy Kuca, mówisz tutaj, na Śląsku jest potencjał. No tak, jakby to, co udało mi się zrobić przez te ostatnie lata, no jakby gdzieś tam świadczą o tym, że można być w tym miejscu i nie tylko myśleć na skalę regionalną, ale też na skalę międzynarodową. Nazywam się Artur Rojek, jestem gitarzystą i wokalistą grupy Mysłowic i założyłem ten zespół w 1992 roku. W 1995 roku pojechałem na festiwal do Opola i pierwszy raz zobaczyłem na scenie Mysłowic. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Energia ze sceny, ta eksplozja energii porywała mnie za każdym kolejnym razem, kiedy udawało mi się dotrzeć na ich koncert. Zespół Mysłowic, choć został założony w 1992 roku, największą popularność zdobył, gdy w 1999 roku wydał płytę Miłość w czasach popkultury. Grupę uhonorowano wieloma nagrodami, w tym najważniejszymi, 4 Fryderykami. Przez kolejne 3 lata wystąpiła prawie 200 razy. Artur od zawsze imponował mi, imponuje mi swoją bezkompromisowością. Tak jakby nic, nakrywasz obrusem stół. Artur Rojek z zespołu odszedł w 2012 roku i postanowił poświęcić się solowej działalności artystycznej. Choć przez wielu kojarzony jest jedynie z grupą Mysłowic, to w 1998 roku stanął na czele projektu Leny Valentino, który działał przez kilka lat. To wydarzenie poświęcone szeroko pojętej twórczości alternatywnej, w głównej mierze muzyce. Wystąpiło tutaj ponad 50 zespołów na 5 scenach. Zespołów, które stanowią, każdy z nich stanowi element komentarzu aktualnej sytuacji, jaka panuje w muzyce alternatywnej w ujęciu globalnym. Mowa o OFF Festiwalu, wydarzeniu, które Artur Rojek zorganizował po raz pierwszy w 2006 roku. Rozmędrowany przez Artur zrealizował swoje wielkie marzenie o organizowaniu co roku dużego festiwalu muzycznego na Śląsku, w Mysłowicach. Pierwsza edycja okazała się bardzo udana, bo zgromadziła 10 tysięcy widzów. Dla mnie to znaczy, że warto tym dalej się zajmować, póki nie przekracza to moich fizycznych i psychicznych możliwości. OFF Festiwal odbywa się do dziś, co roku gromadząc tysiące uczestników. Zdobył prestiżową nagrodę European Festival Award, a miesięcznik Guardian nazwał go jednym z 10 najlepszych festiwali muzycznych w Europie. Trzydziestka była dla ciebie trudna, z 40 dużo lepiej sobie poradziłeś. Chwilę temu skończyłeś 50, dla wielu to data graniczna. Masz takie poczucie przemijania? 20 lat temu nie do końca wyobrażałem sobie, że mogę funkcjonować dalej w pewnym sensie tak samo. Pamiętam, że w tym czasie, mniej więcej w tym czasie grałem z Mysłowic jakiś festiwal w Szkocji czy w Szwajcarii, już nie pamiętam, ale pamiętam, że na scenie był Iggy Pop, Iggy and the Stooges, i widząc ich zresztą w świetnej formie, pomyślałem sobie, że za 20 lat, a on był wtedy 20 lat młodszy niż jest teraz, czyli mniej więcej w tym wieku, w którym ja jestem teraz, trochę siebie inaczej wyobrażam, że już nie chciałbym jakby oscylować tylko i wyłącznie wokół grania. No minęło 20 lat, a ja cały czas wokół tego grania oscyluję.
Co prawda ta moja praca jest teraz bardziej zdywersyfikowana, więc może to jest jakby ten element, o którym wtedy już myślałem, ale nie zdominował jakby w 100% mojego życia. No ale cały czas jestem związany ze sceną i cały czas mnie ta scena bardzo mocno pociąga i czuję, że jeszcze mogę dużo na niej zrobić. Drugi gitarzysta w Akademiku, tak zaczęło się praktycznie, ale korzenie tkwią w twoich fanowskich zainteresowaniach. Zawsze kochałeś muzykę? Jakoś tak nigdy sobie nie zadawałem tego pytania, dlaczego akurat muzyka, ale tak mam ukształtowany jakby gdzieś ten system w sobie, że muzyka stała się takim czymś, co bardzo mocno wypełniało moje życie, co bardzo mocno moje życie definiowało. Co było takim elementem, jeżeli miałbym porównać wszystkie nauki, których w życiu skosztowałem, to nauka muzyki, nie mówię tutaj o nauce technicznej grania na instrumentach, ale w ogóle poznawanie muzyki od strony wykonawców, ważnych albumów, tego, co się dzieje współcześnie, tego, co się działo kiedyś, była takim rodzajem wiedzy, do którego ja w ogóle nie musiałem wkładać żadnej specjalnej energii. Ta wiedza była dla mnie czymś naturalnym, to było coś, czym oddychałem. Muzykę zacząłeś traktować poważnie dopiero wtedy, kiedy na rynku pojawiła się czwarta płyta Myslowic, czyli Miłość w czasach pop kultury. Do tego momentu wierzyłeś, że sport może być lepszym zawodem? Po skończeniu studiów ja miałem specjalizację z pływania, więc gdzieś tam w planach miałem bycie trenerem w sekcji pływackiej. Pływaniem się zajmowałem przez 1/5 życia. Natomiast kiedy kończyłem studia, to był moment, w którym trochę rozkręcała się kariera zespołu Myslowic, więc nie mogąc jakby tych dwóch rzeczy pociągnąć jednocześnie, czyli bycia trenerem i pracy na scenie, postanowiłem, że zahaczę się przez jakiś czas w szkole, która mi dawała możliwości brania urlopów bezpłatnych. I przez pół roku pracowałem w szkole, po czym w momencie, kiedy wyszła płyta Miłość czasów popkultury i już tak naprawdę się bardzo mocno to rozkręciło, no to wtedy z tej pracy zrezygnowałem. Natomiast do tego czasu, przez trzy płyty, my funkcjonowaliśmy trochę na takiej niewiadomej. Z jednej strony już graliśmy koncerty, ale z drugiej strony dziś zdawaliśmy sobie sprawę, że jeszcze nie jesteśmy samowystarczalni. Baliśmy się ryzyka jakby rzucenia wszystkiego. Z Myslowic osiągnąłeś wielki sukces, jednak postanowiłeś dalej iść sam. Co cię motywuje, co cię pcha do przodu? Ciekawość, taka potrzeba udowadniania sobie czegoś cały czas. A jeszcze z innej strony to jest takie trochę, jak już gdzieś w jakiejś sferze udaje mi się coś zrobić, z czego jestem usatysfakcjonowany, mam też komunikat z zewnątrz, że to jest okej, to zaczynam czuć się niespokojny i potrzebuję kolejnej przestrzeni, gdzie znowu będę mógł czegoś takiego doświadczyć. Wydaje mi się, że gdybym tego nie próbował, to czułbym się dosyć chyba niespokojny jeszcze bardziej i nieusatysfakcjonowany i z takim poczuciem przegapionej szansy. I to jest tak silne gdzieś wewnętrznie i tak pod spodem wewnątrz mnie, że nawet jeżeli spotykam kogoś, kto mi argumentuje i daje naprawdę twarde argumenty, żeby tego nie robić, bo coś tam, to i tak muszę spróbować i to robię. Wielokrotnie w wywiadach podkreślałeś, że pisanie dla ciebie jest męką, że na kilkadziesiąt piosenek, które napisałeś, być może 10 jest dobrych. Dlaczego tak trudno przerobić ci jest myśli w słowa? Ten twój wewnętrzny krytyk jest bardzo srogi. Tak, ja też jakby trochę mam taki syndrom takiego powątpiewania w sobie i wielokrotnie podważam to co tam robię, więc zanim coś napiszę, to naprawdę muszę nad tym długo siedzieć. Nie jestem też typem takiego tekściarza, który pisze nad zadany mu temat, typu słuchaj, potrzebuję, żebyś napisał na taki i taki temat. To znaczy, okej, ja to mogę zrobić, ale to nie jest tak, że to jest dla mnie taka naturalna, swobodna praca. Pisanie tekstów wymaga ode mnie ogromnego wysiłku i też jakby satysfakcjonujące jest dla mnie wtedy, kiedy udaje mi się uchwycić jakąś część siebie w tych tekstach, bo jeżeli to jest coś, co gdzieś, nie wiem,
poruszam gdzieś naokoło, a nie dotykam tego sedna sprawy, to nigdy to nie jest dla mnie satysfakcjonujące. Dlatego też tak jakby krytycznie oceniłem, że z tych wszystkich tekstów, które napisałem, 10 jest takich, które rzeczywiście oddaje jakiś tam wewnętrzny stan ducha, tak że jestem z tego zadowolony i usatysfakcjonowany, aczkolwiek to jest bardzo rygorystyczne traktowanie tego, co robiłem, bo tak w rzeczywistości myślę, że odbiorca tego tak nie odbiera. Przy pisaniu też towarzyszy mi coś takiego, co nie jest może ultra zgodne z potrzebami jakby komercyjnego traktowania piosenki. Inspirują mnie rzeczy takie bardzo, bardzo mocno wewnętrzne, takie nawet czasami traumatyczne. Lubię się rozliczać z pewnymi rzeczami, które gdzieś tam wewnątrz mam, czy też przeżywałem. Pisanie jest też taką próbą też zbliżenia się do tego, co ja lubię w ogóle w muzyce, co ja lubię w sztuce, w filmie. Ja zawsze lubiłem rzeczy takie, które mnie wewnętrznie, psychicznie poruszały. To nie były często rzeczy łatwe. Czy praca z takim nastawieniem może być przyjemnością? Co jest dla Ciebie najlepsze w zawodzie, który uprawiasz? To jest pisanie, wychodzenie na scenę, sukces fonograficzny. Dla mnie najbardziej przyjemną częścią tej pracy są koncerty. Czyli wychodzenie na scenę. Czyli scena, kontakt z publicznością, prezentowanie nowych piosenek, czy też nawet starych piosenek. No generalnie zabawa, jaka towarzyszy jakby temu wszystkiemu, co wiąże się z koncertem i przeżywanie tego. Myslowic, projekt Leny Valentino, muzyka filmowa, kariera solowa. Po co Ci był OFF Festival? Ja wiem, że lubisz odkrywać nową muzykę, nowych wykonawców, ale ich promocja na festiwalu to było olbrzymie ryzyko. Moja w ogóle przygoda z muzyką w zawodowy sposób zaczęła się od tego, że ja założyłem zespół dlatego, że ja chciałem się upodobnić do tych wszystkich innych, których podziwiałem jako fan. Czyli zacząłem od po prostu zainteresowania, od takiej zbierania informacji na temat wszystkiego tego, co mi się podobało. Byłem takim maniakalnym kolekcjonerem nagrań, płyt nagrywanych na kasety, potem płyt analogowych, potem płyt CD, w ogóle wszystkiego. Dużo o tym czytałem, dużo oglądałem. Ta pasja się przerodziła trochę w taką potrzebę założenia własnego zespołu. W tym założonym zespole wiele z tych zgromadzonych informacji starałem się jakby przenieść trochę do naszego życia, przepuszczając to trochę przez nasze osobowości. I w momencie, kiedy ten zespół rozwinął się i zaczął funkcjonować jako inicjatywa dająca nam formę możliwości przeżycia z tego, życia z tego, wróciłem trochę do tych swoich pierwotnych początków. W pewnym momencie pomyślałem, że mogę to przełożyć na coś większego, na coś, czego w Polsce nie ma, coś, czego nie ma na pewno w stosunku do ludzi, którzy podobnie traktują muzykę do mnie. Te pierwsze inspiracje, które zdobyłem, będąc jakby artystą na tych festiwalach, razem z Myslowic grając takie festiwale jak Montreux Jazz Festival, czy The End Park, czy Bizarre w Niemczech, czy wiele innych, one budowały ten fundament tej mojej wyobraźni o tym, jak to mogłoby wyglądać w Polsce, dla kogo ten festiwal mógłby być skierowany. Oczywiście to była wyobraźnia zdobyta z bardzo takich zewnętrznych elementów, które na tych festiwalach zobaczyłem. Ja nie znałem struktury organizacji festiwalu, dlatego często mówię o tym, że my wszyscy, ludzie, którzy zaczynali robić OFA w 2006, uczyliśmy się robić tego festiwalu w trakcie, kiedy go robiliśmy. Nie mieliśmy oprócz wyobraźni i pewnej potrzeby, że chcemy zrobić takie, a nie inne przedsięwzięcie skierowane do takiej, a nie innej grupy, to nie wiedzieliśmy, jak robi się duży event. Wszystkiego uczyliśmy się po drodze. No i tak doszło do tego, że robię OFF. Przed nami kolejny, 15 już OFF. Co zobaczymy, co usłyszymy, jaki będzie? Na pewno bardzo wyczekiwany po tej dwuletniej pandemicznej przerwie. Jeżeli chodzi o 15. edycję festiwalu, no to oczywiście na bieżąco podajemy informacje, kto na tym festiwalu wystąpi, a wystąpi na nim między innymi Iggy Pop, zespół Metronomii. Wspominany tutaj wielokrotnie. Tak, Metronomii. Wystąpi też brytyjski, bardzo znany w Polsce producent Muramasa. Pojawi się reaktywowany w 2019 roku żeński kwartet Bikini Kill, czyli dziewczyny, od których się zaczynał się, które jakby tworzyły ruch Riot Girl. Pojawi się też zespół Ride z odegranym na żywo debiutem płytowym Nowhere.
pojawi się ukraińska raperka Aliona Aliona, białoruski Molchat Doma, pakistanka Ari Aftab, która jest tegoroczną laureatką Nagrody Grammy. I pojawi się jeszcze mnóstwo innych zespołów. Nietypowo po kilku latach przerwy, w zasadzie nie tylko spowodowanej pandemią, ale w ogóle nietypowo, bo ostatni raz tego typu przedsięwzięcie poprzedzające OFF Festival robiliśmy kilka lat wcześniej, przed pandemią. Skończyliśmy chyba w 2015 czy 2016 roku. Teraz do tego wracamy, więc festiwal zaczyna się od takiego, można powiedzieć, before OFF w czwartek w kilku bardzo unikalnych miejscach Katowic, takich, które na co dzień nie funkcjonują jako miejsca koncertowe, a na czas OFF Festiwalu będą funkcjonowały. To jest dom Wojciecha Kilara, w którym wystąpi brytyjski jazzman Alabaster Diplum. To jest kościół ewangelicki w centrum miasta, w którym wystąpi Eddie Chacon. Aula Liceum Adama Mickiewicza, w której wystąpi Half-Life. 33 piętro nowo wybudowanego biurowca KTW przy Spodku, w którym wystąpi amerykański raper Mike. No i podwórko, bardzo śląskie, typowe dla Śląska podwórko przy klubie Wolno, też w centrum miasta Katowic, gdzie wystąpi Pink Sifu and the Negros. Wszystkich tych artystów będą supportowali artyści polscy, m.in. Jerzy Krzyżyk, Nat, Jerry and the Pelican System i kilku innych. Polscy artyści też pojawią się na głównej części OFF Festiwalu, czyli na Dolinie Trzech Stawów. Tam będziemy mogli obejrzeć braci Kacperczyk, BDOS-a i reaktywowanego na tą edycję specjalnie po 10 latach pod oryginalną nazwą zespołu Papa Dance, który zagra jedną ze swoich wczesnych płyt, drugą w karierze, płytę pod tytułem Poniżej Krytyki, która dzisiaj uznawana jest za jedno z arcydzieł polskiej muzyki ostatnich kilkudziesięcioleci. OFFa ci mało, przed tobą kolejny festiwalowy projekt Great September i w nim chodzi nie tylko o słuchanie muzyki, no i wychodzisz poza Katowice. Projekt Great September jest festiwalem showcase'owym, jest jakby takim, można powiedzieć, pierwszym na tak dużą skalę, na ogólnopolskim festiwalem showcase'owym połączonym z konferencją. Zadaniem festiwali showcase'owych jest zaprezentowanie tego, co nasz rynek muzyczny ma do zaprezentowania ciekawego. Praktycznie w ponad 90% będą to artyści młodzi, zaczynający swoją karierę, debiutanci, gdzie głównym elementem doboru nie będzie to, jaki gatunek reprezentują, a to, jaki mają w sobie potencjał. Raz w roku branża muzyczna z całej Polski, najważniejsi przedstawiciele wytwórni płytowych, managementów, agencji koncertowych, zjadą się do Łodzi po to, żeby zobaczyć tą selekcję ponad 100 artystów, którzy wystąpią w kilkunastu klubach, po to, żeby podpisać kontrakty, żeby związać się z nimi, żeby uczynić z tych debiutujących artystów kogoś wielkiego. Festiwal ma charakter miejski. Łódź jest jednym z najlepiej transformujących miast w Polsce. Posiada bardzo dobrą infrastrukturę klubową. Zresztą Łódź od lat jest znana jako mocno z miejskim clubbingiem związane z miasto. Dzisiaj mniej z muzyką techno, bardziej w ogóle generalnie z klubowym, restauracyjnym życiem. Więc te kilkanaście klubów oddalonych od siebie w odległości spacerowej będzie zainfekowane przez blisko ponad 30 zespołów dziennie. O jakim marzeniu pomyślałeś, zdmuchując świeczkę na urodzinowym torcie? Wiesz co, ja mam takie bardzo prozaiczne marzenia i zwykle jak zdmuchuję świeczkę, to staram się uchwycić wszystko, to jedno marzenie staram się uchwycić w jedno, żeby nie mieć ich za dużo, żeby się nie rozdrabniać. Generalnie wszystko gra w moim życiu i życiu mojej rodziny i też jakby w tym zawodowym, więc nie mam tutaj powodów do narzekań. Jedyne, co o czym marzę, to to, żebyśmy w tym wszystkim pozostali jak najdłużej w zdrowiu i mogli jakby kontynuować to wszystko, czym się otoczyliśmy.